Witam. W tym materiale filmowym zaprezentujemy spawarkę TIG-202P. Model ten należy do grupy urządzeń z linii Workshop, czyli przeznaczony jest do prac warsztatowych oraz dorywczych prac produkcyjnych. Spawarka wyposażona została w podstawowe funkcje dla metody TIG, które szybko i w prosty sposób można zastosować dla swoich potrzeb. Urządzenie można polecić osobom, które rozpoczynają naukę metodą TIG lub gdzie spawanie tą metodą odbywa się okresowo. Spawarka umożliwia spawanie prądem stałym DC z inicjacją łuku HF. Idealnie nadaje się do spawania stali czarnej, stali jakościowych, miedzi i jej stopów. Możliwe jest także spawanie metodą TIG Pulse oraz metodą MMA, czyli elektrodą otuloną. Przedni panel urządzenia chroniony jest plastikową obudową przed przypadkową zmianą ustawień lub jego mechanicznym uszkodzeniem. Mamy także solidny uchwyt transportowy, który ułatwia przenoszenie spawarki. W zestawie spawarki znajduje się uchwyt TIG model WP26 wraz z częściami do tego palnika, przewód masowy oraz uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA. Podłączenie uchwytu roboczego TIG rozpoczynamy od wpięcia wtyku prądowego do gniazda z polaryzacją ujemną. Następnie wpinamy wtyk gazowy, którędy transportowany jest gaz techniczny. Na końcu wpinamy wtyczkę sterowniczą inicjującą zajarzenie łuku spawalniczego. Przewód masowy wpinany jest do gniazda z polaryzacją dodatnią. Uzbrojenie palnika TIG w części eksploatacyjne rozpoczynamy od wkręcenia łącznika prądowego do korpusu palnika. Następnie do tulejki zaciskowej wkładamy elektrodę wolframową. Tulejkę z elektrodą wkładamy do palnika od strony tylnej i wkręcamy korek, który zapobiega przemieszczaniu elektrody oraz pełni rolę uszczelniającą. Na końcu wkręcamy tulejkę ceramiczną, której rozmiar i typ dobieramy w zależności od potrzeb. Należy tu pamiętać, że łącznik, tulejka oraz elektroda powinny być dobrane dla tej samej średnicy. Ważne jest także, aby dobrać właściwy rodzaj elektrody do spawanego materiału oraz jej średnicę do wartości prądu spawania. Marka Sherman posiada w swojej ofercie elektrody wolframowe przeznaczone do każdego rodzaju materiału spawanego. W zależności od składu, elektrody TIG oznaczone są odpowiednim kolorem, ułatwiającym ich rozpoznanie i przeznaczenie. Na panelu przednim, przełącznikiem, określamy metodę spawania TIG lub MMA. Spawając metodą TIG, możemy wybrać pracę w dwutakcie lub czterotakcie. Kolejnym przełącznikiem wybieramy tryb pracy spawanie bez pulsu lub w pulsie, gdzie możemy wybrać puls gęsty lub rzadki. Pierwszym pokrętłem ustawiamy wartość prądu spawania, który pokazany zostanie na wyświetlaczu. Następnym określamy czas opadania prądu, czyli tak zwane wypełnienie krateru. Ostatnie pokrętło reguluje czas wypływu gazu po zakończonym spawaniu w celu ochrony jeziorka spawalniczego i elektrody wolframowej przed utlenieniem. W metodzie MMA regulowany jest tylko prąd spawania,